Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem zza kierownicy jednego z najładniejszych, a zdaniem niektórych najładniejszego kompaktu, jaki w ogóle dostępny jest na naszym rynku. Podstawowe pytanie brzmi natomiast, czy oprócz wyglądu najnowszy Peugeot 308 ma nam do zaoferowania coś jeszcze? Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na test. I za chwilę sobie zaczniemy, ale na początek słowo do osób, które zainteresowane są używanym samochodem, na przykład 308. I chciałbym w tym miejscu tym osobom przypomnieć, że możecie taki samochód sprawdzić przed zakupem. Wystarczy, że posiadacie VIN interesującego Was egzemplarza, wchodzicie na stronę carvertical.com, pobieracie raport i sprawdzacie, czy dany samochód nie był na przykład kradziony, albo czy ktoś nie kombinował przy jego przebiegu, lub czy nie jest po jakimś wielkim dzwonie. Co fajne, jeśli był, zobaczycie sobie na przykład zdjęcia z takich uszkodzeń i będziecie mogli sami ocenić, czy sprzedawca ściemnia, czy mówi prawdę. Znajdziecie tam też całą masę innych wartościowych informacji i co fajne, możecie zrobić to 10% taniej, wykorzystując mój kod. Wystarczy, że po obejrzeniu tego filmu klikniecie w link, który macie w opisie do filmu. Reszta zadzieje się sama, także działajcie, korzystajcie, a my przechodzimy do 308. Na początek, czym ja w ogóle jadę, bo jak to często w parkach prasowych, dostałem full opcję. To jest akurat bardzo dobre, bo po prostu można sprawdzić wszystkie systemy, które dostępne są w samochodach, zobaczyć, jak one działają, czy są poprawione względem poprzednika, może są jakieś zupełnie nowe. To jest ok. Tyle, że dostałem też najmocniejszą wersję, która pewnie będzie najrzadziej wybieraną przez klientów. Więc kilka słów o tym, jakie w ogóle wersje są dostępne. Zaczynamy od znanego 1.2 PureTech 110 lub 130 koni. Co ciekawe, nadal mamy diesla 1.5. No i dwie wersje hybrydowe typu plug-in, 180 koni lub 225 koni, czyli taki, jaki dostałem do testu. O cenach powiemy sobie oczywiście na końcu, ale chciałem, żebyście na starcie wiedzieli, jaki tutaj w ogóle jest wybór. No i rzadko to robię, a może w zasadzie nigdy tego nie robię, ale pierwsza rzecz, o jakiej chcę powiedzieć, to jest wygląd tego samochodu, bo obok tego no chyba nie da się przejść obojętnie. Myślę, że jeśli są osoby, które kupują samochód oczami, to jest właśnie taki samochód. Jestem przekonany, że znajdzie się cała masa klientów, która faktycznie zamówi 308 tylko dlatego, że ją zobaczyła. Czy to na zdjęciu, czy w salonie. Ja pracowałem w Mazdzie i zdarzało mi się, spotykałem się z osobami, które nawet nie chciały iść na jazdę testową, bo tak im się trójka podobała. I w ogóle to jest chyba dobre porównanie. Mówię o swoich odczuciach. Ja jestem wielkim fanem Mazdy 3. W zasadzie pod każdym względem, bo robiłem test, może ktoś widział, jeździłem takim samochodem. To jest samochód, który ma wady. To każdy samochód ma wady, mówię o Mazdzie 3. Tyle, że Mazda ma w sobie coś takiego i nie jest to tylko jej wygląd, ale ma w sobie coś takiego niesprecyzowanego, dzięki czemu w tym samochodzie czujemy się po prostu kapitalnie i uwielbiamy tym samochodem jeździć. I 308 ma to samo. Mimo, że tu jest chyba jeszcze więcej wad takich konkretnych, o których zaraz powiem, niż w Mazdzie 3, ale ten samochód ma to coś. I też, żeby było jasne, nie chodzi mi, że on jest szybki, że on jest piękny, że ma super materiały. Też zaraz o tym opowiem, ale to nie jest to. Ja nie umiem tego nazwać. Ja po prostu nie mogę się doczekać każdej kolejnej jazdy tym samochodem, tego, że wyjdę, że będę się na niego patrzył, że będę z nim obcował, a to nie jest standardowa sytuacja. Nawet jeśli jeździcie co tydzień innym samochodem, tak jak ja, może tym bardziej to nie jest standardowa sytuacja, bo przyzwyczajacie się do tego, że ciągle jeździmy czymś innym, mimo że często to są świetne samochody, ale czasem 2-3 dni pojeździć i już po prostu ci się nie chce wsiadać tylko po to, żeby się przejechać, że może coś jeszcze zobaczę. No to tutaj mam tak dzień w dzień. I dobra, to była ta kompletnie niekonkretna wypowiedź, a do szczegółów. I zacznę od wad, bo to są rzeczy, które trzeba wiedzieć przede wszystkim podczas zakupu jakiegokolwiek samochodu. Pierwsza rzecz to coś, co ciężko mi naprawdę zaakceptować, czego ja nie rozumiem, bo tak jak już zdążyliście zauważyć, uwielbiam ten samochód, uważam, że jest fantastyczny, tylko jak to jest możliwe, że w tak fajnym samochodzie nadal nie ma auto hold? Ja naprawdę przy całej swojej sympatii do niego nie jestem w stanie tego zrozumieć i wytłumaczyć. Jak ktoś z tym nie jeździł, to nawet nie zauważy, ale jeśli ja jeżdżę z tym cały czas, to bardzo mi tego brakuje. Auto hold, bo też czasami się pytacie, może właśnie ktoś nie jeździł. Mamy skrzynię automatyczną, mamy drive, tak jak teraz stoję na światłach. Ja muszę cały czas trzymać hamulec. Gdybym miał auto hold, podjechałbym do świateł, wcisnął na przykład mocniej hamulec i mógłbym odstawić nogę na bok. I przy jeździe na jakichś krótkich odcinkach to jest żaden problem, ale jak jeździcie non-stop w korkach, to jest rzecz, która naprawdę ułatwia życie. Nie wiem, dlaczego tutaj tego nie ma. Druga rzecz to też coś znanego z Peugeot.
Ja uwielbiam te kierownice. One są bardzo specyficzne, jestem przekonany, że nie każdemu będą pasowały i zwróćcie na to uwagę podczas zakupu samochodu, bo może to jest coś, co znienawidzicie. Ja to uwielbiam. To, czyli spłaszczona na górze i na dole. Tyle, że jaki jest problem? W tym samochodzie można siąść naprawdę nisko, czyli tak jak ja lubię. Problem jest tylko taki, że to jest jeden z niewielu samochodów, w których na zegary nie patrzymy pomiędzy kierownicą, a nad nią. I teraz tak, usadzam się nisko, kierownica zasłania mi zegary. Co mogę zrobić? Na przykład ją obniżyć. Tylko wtedy, jak ją obniżę, to nie mogę nią skręcać, bo stukam się w kolana czy w nogę. Mogę też jej nie obniżać, ale podwyższyć fotel, tyle że wyjdzie na to samo. Nadal będę w nią stukał nogą. No i macie wybór. Albo stukacie kierownicą w nogę, albo nie widzicie w pełni zegarów. Ja wybrałem opcję numer 2, czyli widzę je tak powiedzmy do połowy, no powiedzmy 3/4. Ale napisu na przykład Peugeot, który tu jest, ja nie widzę. Na początku myślałem, że nie będę się mógł do tego przyzwyczaić. Jak do wszystkiego chyba się już przyzwyczaiłem, ale zwróćcie na to uwagę jako pierwsza rzecz, którą sprawdzicie na jeździe testowej, bo ja wiem, jak wyglądają jazdy testowe, bo wielokrotnie je sam przeprowadzałem. Tym bardziej, jeśli jest osoba, która jest zajawiona na jakiś samochód, a na ten samochód można przyjść od razu zajawionym i zdecydowanym wręcz, pewnych rzeczy się nie widzi. Dlatego zwracam Wam uwagę i to jest może jakaś pozytywna rzecz, którą wyciągniecie z oglądania tego typu filmów. Sprawdźcie pozycję za kierownicą na spokojnie, czy jesteście w stanie się tutaj dobrze usadzić. Kolejna rzecz to rozmiar tego samochodu. 308 nie była nigdy najprzestronniejszym samochodem w klasie. Nadal nie jest, ale jest lepiej. Dlaczego jest lepiej? Ano dlatego, że najnowszy model jest 11 cm dłuższy. Jego rozstaw osi jest o 5,5 cm większy. Jest też o 2 cm niższy. Mówię oczywiście w porównaniu do poprzednika. Tyle, że jasno zaznaczę. Ja przy wzroście 182 cm mieszczę się z tyłu. Mam miejsce na kolana. Zobaczcie, jak to wygląda. Mam też miejsce nad głową, mimo że mam tutaj dach panoramiczny. Dałbym radę jechać gdzieś dalej. Jest na pewno zdecydowanie lepiej, ale do najbardziej przestronnych samochodów w klasie na pewno mu trochę brakuje, więc jeśli jest to dla Was najważniejszy aspekt, to nadal musicie iść po oktawie. No i bagażnik, czyli 361 litrów. Pamiętajcie tylko, że mówimy o wersji plug-in, a w nich te bagażniki zawsze są mniejsze, gdzieś baterie trzeba schować, także szału tutaj nie ma, ale da się z tym żyć. Szczególnie, że większość konkurentów, też plug-inów, zmaga się dokładnie z tym samym, czyli no po prostu, tak jak powiedziałem, bagażnik musi być troszkę mniejszy. Wróćmy jeszcze na chwilę do wnętrza. Zegary, te, których nie do końca widzę. Peugeot często chwali się iCockpitem, czy systemem iCockpit, bo tak to się nazywa. I ja powiem tak, jeśli lubicie się czasem pochwalić czymś w samochodzie, to jest to jedna z rzeczy, na które na pewno ktoś, kto do niego wsiądzie, zwróci uwagę i jest szansa, że powie wow. Przynajmniej tak zdarzało się z osobami, które wsiadały do mnie. Z praktyki ja tutaj zalet nie widzę żadnych, tylko zaznaczę, ja nie lubię żadnego rodzaju 3D. Mnie to męczy, nie lubię oglądać takich filmów, nie wiem, czy w sumie dalej są, ale nigdy nie lubiłem. Dla mnie to jest rzecz kompletnie zbędna. Tu jeszcze jest w miarę okej, bo to nie jest wszystko trójwymiarowe, tylko na przykład w tym ustawieniu, w którym teraz jadę, mam dwie rzeczy, które są pokazane w taki sposób. Da się to oczywiście ustawić na wygląd tylko 2D, więc super, ale ogólnie zegary są proste, przejrzyste, eleganckie. Mi się bardzo podobają. No i jedna z największych zmian na plus w najnowszej generacji, czyli system multimedialny, czy w ogóle wszystko to, co mamy w tym miejscu, bo nie mówię o samych multimediach. Ten system w końcu jest dużo szybszy, dużo ładniejszy, dużo lepiej rozplanowany, dużo bardziej logiczny, prostszy w obsłudze. Ma, co ważne, bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay. I tu muszę powiedzieć słowo, bo często zdarza się tak, że ja korzystam z Androida i często zdarza się tak, że telefon potrafi mi się wieszać, rozłączać, czy może bardziej system, ale czasem też telefon w połączeniu z tym systemem. Tutaj przez cały tydzień nie zdarzyło się tak ani razu. Za każdym razem, gdy wsiadam do samochodu, system łączy się błyskawicznie i naprawdę jestem pod bardzo dużym wrażeniem, jak działa tutaj Android Auto. Być może jest to kwestia akurat sparowania z moim telefonem, nie mam jak tego sprawdzić, ale na pewno jest to wielki plus. No i rzecz, na którą ja zawsze zwracam w bardzo dużym stopniu uwagę, być może dla części z Was jest to zupełnie nieistotne, ale audio. Mamy tutaj system Focal. Firma bardzo dobra, tyle że z mojego doświadczenia często w samochodach gra bardzo przeciętnie.
I na szczęście tutaj tak się nie stało. To jest samochód, który ja uwielbiam między innymi za dźwięk, za muzykę. Odnosząc może znowu do mojego pewnego wzoru, czyli Mazdy 3 i Bose, bardzo blisko. Może nie remis, ale takie 3-2 dla Mazdy nadal. Więc jest super. Dopłaciłbym za to zawsze. Tyle, że tak jak mówię, ja na audio bardzo zwracam uwagę. Nie wiem, jak gra system standardowy. Nie miałem jak tego porównać i sprawdzić. Jak wiecie, to dajcie znać, bo może się okazuje, że nie warto. Ale podejrzewam, że różnica będzie spora. No i świetna kamera. To też nie jest cecha Peugeotów. Tu kamera i do przodu, i do tyłu. Naprawdę zobaczcie sami, jak to wygląda. Lata świetlne lepiej. Kolejne rzeczy, za które muszę pochwalić 308 i które też Wam zdecydowanie polecam, to fotele z AGR, mega wygodne i na przykład masaż. Często masaż w klasie kompaktowej działa tak sobie, to takie bardziej jest mizianie i taki trochę pic na wodę. Prawdziwy masaż zaczyna się gdzieś tam od, nie wiem, E czy S klasy. To oczywiście nie jest ten sam poziom, ale on działa bardzo dobrze. Jeżdżę w zasadzie za każdym razem. Wystarczy sobie kliknąć fotele. Właśnie, może jak już przy tym jestem. To są fizyczne przyciski, to są przyciski dotykowe, które można konfigurować. Zobaczcie sobie klimat, fotele, możecie kombinować sobie na różne sposoby. I jak oglądacie moje testy, to wiecie, że ja zawsze to krytykuję, zawsze. Nadal skrytykuję to, że żeby sobie podnieść temperaturę, to nie mamy pokrętła, tylko trzeba kliknąć. Oczywiście jak mam tak ustawione, to mogę to zrobić szybko i powiecie, po co ja się czepiam. No ale jak będę jechał i miał na przykład ustawione media, to nie mogę sobie podkręcić temperatury, tylko muszę najpierw kliknąć klimat, i dopiero sobie ustawić temperaturę. Może zły przykład dałem. Lepszy byłby taki. Jak mam włączoną mapę, jadę na nawigacji, mam zaraz zakręt, to nie mogę sobie zrobić cieplej, no bo jak nacisnę klimat, to wyłączę sobie mapę. I między innymi to jest ten aspekt, o którym ja zapominam powiedzieć, a często mi o niego chodzi. Raz, ciężej, bo po prostu trzeba trafić, a nie przekręcić pokrętło. Dwa, wyłączamy sobie główny widok. To jest jedno, ale te przyciski, przez to, że są tak duże i tak wyraźne, to nawet w słońcu nie miałem z tym problemów, że tutaj coś nie było widać. Bardzo wygodnie mi się z tego korzystało. Także widać, da się to zrobić, tak żeby było fajnie. I ostatnia rzecz odnośnie środka, czyli materiały i wykonanie tego samochodu. Ja Wam powiem tak, nie będę gadał o tym, że to jest premium. Nie będę tego porównywał z premium, jakoś szczególnie do konkretnych samochodów. Ale powiem tak, jakby tutaj wsiadł ktoś, kto się na samochodach nie do końca zna. Po prostu nim jeździ i wisi mu to, czy to jest Citroen, BMW, czy jakiś inny samochód. Zdjąłbym ten znaczek, który swoją ścieżką jest nowy. Ciekawy jestem, czy Wam się podoba, bo tutaj słyszę różne opinie. Mi się podoba bardzo. Ale wracając, jakbym ten znaczek wyjął i wsadził kogoś w, powiedzmy, BMW tej samej klasy i potem tą osobę tutaj, to ja wcale nie jestem pewny, gdybym zadał jej pytanie, pokaż, który samochód jest premium, a który w klasie popularnej. Wcale nie jestem pewny, że ta osoba wskazałaby prawidłowo na BMW jako premium. Naprawdę przeskok, jaki zrobił Peugeot, jest fantastyczny i jeśli to jest ta marka w koncernie, która ma być takim produktem, powiedzmy, premium, to idzie to w bardzo dobrym kierunku. Co na to jeszcze wpływa? Na przykład to. Przejechałem przed chwilą po progu zwalniającym i zawieszenie tego samochodu dla mnie jest bliskie ideałowi. To jest rzecz chyba druga, na jaką ja zwróciłem uwagę po rozpoczęciu testu. Czemu? Bo samochód jest niski, świetnie się prowadzi, jest sztywny, coś co ja lubię, ale zawieszenie jest po pierwsze bardzo ciche, naprawdę bardzo. To nie jest tak, że jest jakiś kompromis dla mnie, ono jest mega ciche i przy przejeżdżaniu przez jakieś progi zwalniające nierówności naprawdę dochodzi do nas taki przytłumiony dźwięk, jak w autach klasę wyżej. I druga rzecz, która też wpływa na to odczucie, powiedzmy, premium, wyciszenie tego samochodu. Ja nie wiem, czy ja tutaj nie mam szyb akustycznych, bo nie pamiętam, czy one były w specyfikacji. Podejrzewam, że pewnie tak, dlatego że jazda tym samochodem przy wyższych prędkościach wymaga podkreślenia czy pochwalenia, jak tu jest cicho. Fantastycznie wyciszony samochód. I to jest na pewno jego ogromna zaleta. Ode mnie tutaj ukłony. Nie powiedziałem jeszcze o baterii. Nie wiem, czy w sumie jest się co długo rozwodzić. Nie będę wnikał w sam temat sensu zakupu pluginów, ale informacyjnie. Producent podaje około 50 km, które możecie pokonać na samym prądzie. Oczywiście realnie zawsze to będzie trochę mniej. Ile w tym wypadku? Liczę jakieś 40, przynajmniej w takich warunkach, jak teraz jeżdżę, czyli temperatury gdzieś tam bliżej zera. 40 da się zrobić, ale nie więcej. No i spalanie, bo tak dużo mówiłem o plusach. To jakimś plusem raczej nie będzie, ponieważ oczywiście można tu jeździć w zasadzie bez spalania benzyny.
albo jak macie prąd, to spalać jakieś śladowe ilości. Tyle, że po wyczerpaniu prądu, co jak usłyszeliście, dzieje się dość szybko, moje wyniki w Warszawie oscylowały wokół od 8 do 9 litrów, zależy jak jeździłem. To jest dosyć sporo, zaznaczę, że jeździłem dynamicznie, bo ten samochód do tego wręcz prowokuje. Oczywiście na tyle, ile mogłem. No ale to spalanie najniższe nie jest. W trasie udawało mi się osiągać wyniki gdzieś w okolicach 6 litrów. Nie wiem, ile ten samochód spala na autostradzie, bo nie udało mi się pojechać gdzieś dalej, a taka jazda tam 10 km to o niczym nie mówi. Więc podejrzewam, że będzie pewnie koło 8, ale to strzelam. Gdzieś pod miejskie drogi można spalać 6, a może nawet mniej, ale w mieście te 8-9, przynajmniej w mieście takim jak Warszawa, trzeba liczyć. I jeszcze taka ciekawostka, którą w zasadzie przeczytałem. Mamy dwie hybrydy, tak jak powiedziałem, obydwie to hybrydy plug-iny, 180 koni i 225. Czym różnią się te wersje? Obie mają ten sam silnik elektryczny, 110 koni. Różnią się natomiast silnikiem benzynowym. On ma taką samą pojemność, bo to jest 1.6, tyle że w jednej wersji to będzie 150 koni mechanicznych, w drugiej 180. Mówię o samym silniku benzynowym. Ale co ciekawe, ten samochód, wersja 225, do 100 km na godzinę rozpędza się w 7,5 sekundy. W ile rozpędza się słabsza wersja? W 7,6 sekundy. Praktycznie tyle samo. Założyłem, że te samochody będą różniły się momentem obrotowym. Okazało się, że nie. Producent podaje w jednym i w drugim przypadku 250 Nm. Także chciałbym Wam odpowiedzieć na pytanie, czy warto dopłacić do wersji 225 w porównaniu do tej 180. Nie wiem. Nie jeździłem 180, na papierze wyglądają identycznie. Także jak macie jakieś informacje, to podzielcie się. Jestem ciekawy. Mamy też bardzo dobre światła w wyższych wersjach matrycowe i nie mam też head-upa, o czym warto wspomnieć. I chyba ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, bo możecie być zaskoczeni na jazdach testowych hybrydą, pluginem, ponieważ pluginy mają bardzo często taki dość specyficzny sposób hamowania. Są samochody, w których odbieramy to w niedużym stopniu, a są wersje skrajne. To jest wersja skrajna. Na czym to polega? Akurat jest pusto, nic z przodu i z tyłu nie jedzie, nie wiem, czy będę w stanie to Wam pokazać. Ja naciskam hamulec, w tej chwili zwalniam. Zwalniam. O, zobaczcie, ja poleciałem trochę do przodu, a ja wcale nic nie zrobiłem, żeby tak się stało. Nie nacisnąłem mocniej hamulca. Będziecie musieli się do tego przyzwyczaić, a być może nawet można użyć słowa nauczyć hamować na nowo, ponieważ o ile jedziecie sami, to zupełnie nie przeszkadza, ale dla pasażerów jest to dziwne, ponieważ co światła będą mieli takie wrażenie, że wy hamujecie, na przykład nic przed wami nie ma i nagle naciskacie hamulec, lecicie wszyscy do przodu. To jest o tyle dziwne, że tutaj trzeba ten hamulec nie dociskać, żeby zahamować całkiem, tylko wręcz odpuszczać. Nie jest to nic bardzo istotnego, ale mówię o tym, żebyście nie byli zaskoczeni. Może coś takiego spotkać Was na jazdach testowych i to jest do przyzwyczajenia. No i dobra, to by było w zasadzie na tyle co do samochodu. Na koniec, jak zwykle, ile to kosztuje? Teoretycznie ceny startują z poziomu 92 300 zł. Tyle, że jest to oczywiście podstawowa odmiana 1.2, 110 koni, manualna skrzynia i wersja Active Pack, czyli pierwsza w cenniku. Nie będę omawiał wszystkich. Mocno skracając, do w miarę fajnie wyposażonej wersji musicie podejść, mając przygotowane około 120 tysięcy złotych, a wersje z prądem, jak to w każdej marce, ceną potrafią odstraszyć nawet najbardziej zagorzałych fanów marki. Jako przykład podam Wam cenę wersji, którą jadę, czyli GT Pack, najwyższa, podoposażana, szyberdachy i tak dalej, no to za taki samochód musicie wyłożyć dobrze ponad 180 tysięcy złotych. Tyle, że pamiętajcie, mówimy oczywiście o kompakcie, 180 tysięcy to brzmi kosmicznie, ale kompakcie na prąd, więc tu zawsze jest plus kilkadziesiąt tysięcy. Jeśli chcecie sobie porównać, to musicie niestety sobie skonfigurować samochód wedle swoich upodobań. Ja uważam, że jak na dzisiejsze czasy i w odniesieniu do rywali, 308 wyceniona jest całkiem spoko, co nie znaczy, że jest niedroga. Ale dziś już niedrogich samochodów nie ma. Na koniec coś, o czym ostatnio zapominałem, czyli ocena. Pewnie wielu z Was się ze mną nie zgodzi. Ale ja przypomnę, że podaję swoją ocenę, a nie Waszą. Na Waszą czekam w komentarzach. Dla mnie ten samochód po tygodniu jazdy, szczególnie w tej wersji, zdecydowanie zasługuje na ocenę 9. I muszę powiedzieć, że gdybym dziś kupował samochód kompaktowy, jedna z moich ulubionych klas, to Mazda 3 miałaby bardzo silnego konkurenta.
Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, co bym wybrał, a jeszcze tydzień temu wiedziałem. Także ten test zmienił w moim myśleniu właśnie to. Dzięki za dzisiaj, pamiętajcie o subskrypcji, kliknijcie ten słynny dzwoneczek, a ja na dzisiaj będę się już żegnał. Trzymajcie się, cześć!